Siemanko, z tej strony osoba, której szukasz, skoro włączyłeś ten film. Dostaliśmy całkiem duży update, a sam temat zwierzaków na pierwszy rzut oka może przytłoczyć. Ale spokojnie, zaraz większość rzeczy zostanie wyjaśniona w taki sposób, że pomyślisz sobie: Boże, jak to było proste. Parę rzeczy jest nieintuicyjnych, myślę, że deweloperzy prędzej czy później je zmienią, że będą bardziej prostsze do zrozumienia czy znalezienia. Na przykład trzeba się natrudzić, by znaleźć sposób na użycie karty z umiejętnością, ale to w dalszej części filmu. A teraz zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału, polubienia filmu i zostawienia dzwona. Filmy są dosyć rzadko, więc w ten sposób żaden Ci nie ominie. Dzięki czemu dostaniesz dostęp do wiedzy, która pozwoli Ci zyskać przewagę nad swoimi przeciwnikami. Przejdźmy więc do naszych nowych, małych przyjaciół. Aby dostać pierwszego peta, wystarczy kliknąć w ikonę Sanktuarium Pupili. Po krótkim dialogu z Chakczą staniemy przed wyborem, który nie ma najmniejszego znaczenia. Z tego co wiem, każdy jest epickiej jakości, a celujemy jednak w legendy, tak samo jak w przypadku bohaterów czy artefaktów. Różnica między legendarnym a epickim wydaje się dosyć spora, dlatego powtarzam, celujcie w legendy. No dobra, celujemy w legendy, ale jak legendę zdobyć? Bardzo prosto, wystarczy mieć odrobinę szczęścia i możemy taką legendę złapać lub też, co będzie prostsze i szybsze, możemy użyć mikstury regeneracji. Ta mikstura pomimo swojej nazwy nie regeneruje wam petów, a zmienia całkowicie losowo ich jakość, atrybuty oraz umiejętności. Jak złapać zwierzaczka? Znajdujesz na mapie takiego, który przyciągnął twoją uwagę, bądź też klikasz na lupę i wybierasz peta, który cię interesuje. Następnie klikasz schwytaj i tyle. Po pokonaniu będziesz mógł go oczyścić i znajdzie się w twojej zagrodzie. Myślę, że warto również wspomnieć o tym, że im wyższy poziom bestii, którą łapiemy, tym większa szansa na lepszą jakość. Ilość, jaką możecie łapać na dzień, to 2 pupile. Lub po odblokowaniu odpowiednich polityk, można będzie łapać ich nawet 5 na dzień. Więc czy jesteś free to play, czy jesteś wielorybem, tego limitu nie przeskoczysz. Ale oczywiście możesz szybciej dotrzeć do tych polityk i już nawet od pierwszego dnia zamiast 2 możesz łapać ich po 5, co jest oczywiście na plus dla ciebie. Twój pet ma już wysoką jakość, jest gotowy do walki i okazuje się, że nie możesz go obsadzić w Legionie. Aby móc obsadzić pupila w Legionie, pet musi mieć minimum 2 poziom przywiązania. Aby zwiększyć przywiązanie, wystarczy pupila nakarmić lub wyczyścić im zagrodę. Jeśli pupil dostanie pokarm, który lubi, dostaniemy więcej przywiązania. Pokarm natomiast dostaniemy za otwarcie podarunku. Aby otworzyć podarunek, musimy zdobyć minimum 10 serduszek. A aby zdobyć serduszka, musimy z pupilami rozmawiać, sprzątać sanktuarium oraz je obdarowywać. Wiem, brzmi to zagmatwanie, ale uwierzcie, jest to całkiem proste. W skrócie, zdobywasz serca, otwierasz paczki i karmisz pupile. Tyle. Na pewno bardziej skomplikowane jest używanie kart umiejętności. Karty umiejętności są całkiem dobrze schowane, ale aby użyć karty, klikamy na kartę umiejętności, którą mamy w plecaku. Klikamy użyj, szukamy peta, który nas interesuje. Klikamy umiejętności, następnie musimy znaleźć kartę, którą mamy. I po znalezieniu klikamy naucz się. Póki co polecam wam tego nie robić, nie jedna osoba straciła tutaj kartę, bo niestety nie da się anulować tej operacji, a ta karta nie zawsze wchodzi w puste pole, tylko może zamienić się również miejscem ze skillem, jak już posiadacie. A póki co jest to zbugowane u niektórych, więc polecałbym z tym jednak poczekać, bo możecie stracić kartę nieodwracalnie. Oczywiście skille możemy również kupić za pieniążki lub za sprzedaż kart ze skillami, a żeby sprzedać taką kartę, najpierw musimy ją otrzymać. A żeby ją otrzymać, musimy puścić wolno jakiegoś peta. Puszczając go wolno, mamy szansę na to, że zostawi nam taką kartę w podzięce. A żeby go wypuścić,
klikamy zagrodę, wybieramy naszego pupila i klikamy tego ptaszka. Jeśli rynek będzie w rękach graczy, to ceny mogą wyglądać dosyć ciekawie. Nie mam teraz żadnej karty na sprzedaż, ale tą, którą straciłem, z tego co pamiętam, mogłem sprzedać za 40 tych zielonych monet i kupić również mogę ją za 40 zielonych monet. Więc ludzie, którzy spędzą dużo czasu na tym rynku, być może będą mogli na takich wymianach pomnożyć swoje monety w szybki sposób, no lub je stracić, zależy od rynku. Taka pseudo giełda troszkę. Tyle, że pod kontrolą deweloperów. Pamiętajcie o tym. A myślę, że oni raczej wolą zyskać niż tracić. Co do skilli, to każdy rodzaj peta ma swoje unikalne umiejętności tylko dla swojej grupy. Na przykład orły mają koncentrację i taka umiejętność oznaczona jest jako talent. I inne typy, na przykład jaszczurki, nie mogą ich mieć. Analogicznie jest z resztą skilli i resztą pupili. Możemy również dziedziczyć skille. Połamię sobie język, kurwa, zaraz. Możemy również dziedziczyć skille z tych samych gatunków. Mając dwa takie same pety, na przykład jeden legendarny, ale ze słabymi skillami, a drugi niebieski z fajnymi skillami. Możemy naprawić tego legendarnego w ten sposób, że ten legendarny odziedziczy skille po tym niebieskim. Aby to zrobić, wybieramy peta, który ma odziedziczyć skille, klikamy na tę ikonę, następnie wybieramy peta, po którym ten z lewej ma odziedziczyć umiejętności. Po całym zabiegu ten z prawej znika, a jego umiejętności przechodzą na tego z lewej. Atrybuty oraz jakość tego z lewej zostają bez zmian, zmieniają się miejscami tylko umiejętności. Jeśli macie nadmiar pupilów, to możecie schować tego, który was nie interesuje, do plecaka. Aby to zrobić, klikacie tę ikonę lub klikacie ten przełącznik. Wtedy macie go w plecaku, ale nie jest widoczny w zagrodzie. Zwiększyć liczbę miejsc w plecaku na pety możecie klikając ten plus. Każde miejsce kosztuje coraz więcej gemów. Polecam jednak nie chować ich, jeśli nie macie ich 7. Trzymajcie ich maksymalną ilość w sanktuarium, żeby dostawać jak najwięcej serc za interakcję z nimi. Który pupil jest najlepszy? Meta tutaj na pewno jest, ale jeszcze nie jest znajoma. Na bank dla magów ten niebieski smok będzie fajny. Złoty ptak, ten który mam, wydaje się być spoko dla łuczników, a śnieżny dla kawalerii. Przynajmniej z tymi skillami, jakie mają. Lodowy misiek z tymi skillami wydaje się być fajny dla Madleu i Eliany, a to wszystko dzięki skillowi, który jest powiązany z tarczami. Tutaj musicie już sami pomyśleć, który wasz pupil nada się najlepiej do jakiego oddziału i bohatera. Ale skupcie uwagę przy wyborze na umiejętności pupila. Umiejętności natomiast skorelowane są z atrybutami. Na przykład ten misiek ma dużo siły i umiejętność lodowa zbroja jest powiązana z siłą, więc to jest ok. Ale reszta tych umiejętności już tak temu miśkowi nie pasuje, więc należałoby je zmienić, żeby wyciągnąć maksimum z niego. Podejrzewam, że może się trafić tak, że taki misiek miałby jakość legendarną, a siłę miałby z poziomu, nie wiem, B lub A i na przykład 4 sloty na umiejętności, to misiek epicki z siłą z poziomu A i 8 miejscami na sloty mógłby być lepszy, tak przypuszczam. W takiej sytuacji musielibyście zbudować go pod inny atrybut, nie pod siłę, żeby był bardziej użyteczny. Warto zaznaczyć, że pupil może mieć 3 umiejętności tego samego typu. Więc w najgorszym wypadku chcecie, żeby 3 atrybuty, które wasz pupil posiada, miał na najwyższym poziomie. I to pod nie powinniście go składać. Chociaż na ten moment, w którym to nagrywam, niestety gra nam nie pokazuje, o ile procent to wszystko się zwiększa. Ale to działa, mimo wszystko musicie uwierzyć po raportach, że to działa. Niestety nie mamy do tego takiego jasnego wglądu, nie wiem dlaczego. Myślę, że w końcu wyjdzie jakaś łatka, która będzie nam pokazywała,
co tak naprawdę nam daje dany pet do oddziału. Sam update był naprawdę duży, więc może im to umknęło, ale jak najbardziej tak duży update zasługuje na jeszcze większy plus. Jak widzicie, temat tych bydlaczków jest naprawdę obszerny i zgłębiony zostanie dopiero po kilku dniach przeze mnie tak dobrze, ale póki co jest to mój aktualny stan wiedzy, więc mam nadzieję, że komuś co nieco to rozjaśniło. Więc to by było na tyle w tym filmie. Trzymajcie się. Elo.